pisze Cyprian Kamil Norwid. Oto jest społeczność polska. Społeczność narodu, który nie zaprzeczam, iż o tyle jako patriotyzm wielki jest, o ile jako społeczeństwo jest żaden. Wszystko, co patriotyzmu i historycznego dotyczy uczucia, tak wielkie i wielmożne jest w narodzie tym, iż zaiste, że kapelusz zdejmam przed ulicznikiem warszawskim. Ale, wszystko to, czego nie od patriotyzmu, czego nie od narodowego, ale od społecznego uczucia wymaga się, jest tak początkujące, małe i prawie nikczemne, że strach wspominać o tym. Przecież i kwestia krzyczącej do Boga sprawiedliwości. Kwestia chłopów, o którą trzech papieży po sobie idących dopominało się u narodu polskiego, dopiero jako narodowa, a nie jako Chrystusowa, podniesioną i rozstrzygniętą jest. Jesteśmy żadnym społeczeństwem. Jesteśmy wielkim sztandarem narodowym. Może powierzą mnie kiedyś ludzie serdeczni za te prawdy, których istotę powtarzam lat około 12. Ale gdybym miał dziś na szyi powróz, to jeszcze gardłem przywartym chrypiałbym, że Polska jest ostatnie na globie społeczeństwo, a pierwszy na planecie naród. Kto zaś jedną nogę ma długą jak oś globowa, drugiej wcale nie ma, ten o jakże ułomny kaleka jest. Gdyby ojczyzna nasza była tak dzielnym społeczeństwem we wszystkich Polaka obowiązkach, jak znakomitym jest narodem we wszystkich Polaka poczuciach, wtedy bylibyśmy na nogach dwóch, osoby całe i poważne, monumentalnie znamienite. Ale tak jak dziś jest, to Polak jest olbrzym, a człowiek w Polaku jest karzeł. Jesteśmy karykatury, jesteśmy tragiczna nicość, śmiech olbrzymi. Słońce nad Polakiem wstawa, ale zamyka swe oczy nad człowiekiem.